Zobaczcie, jak dobrze wyregulowany, skoro na tak słabym akumulatorze i on pracuje. I taka zamiana. Dzisiaj przystępujemy, słuchajcie, do wstępnej próby właściwie odpalenia Ursusa. Zobaczymy, jak to będzie. Piękna pogoda, słońce świeci, aż miło będzie robić. O kurczę, znowu słuchajcie, byłem w Agromie i zapomniałem po raz kolejny kupić zamków. No trudno. No bo to nie po drodze, zawsze człowiek o czymś innym myśli, tu przy silniku, a tu przy skrzyni, dlatego nieważne. W każdym razie odpalamy 40, będziemy go wciągać do szopy, do stodoły, no i zobaczymy, jak to pójdzie. Jedziemy. No, wpychamy na warsztat. O, no, poprawiony. Wyjeżdżamy. Znowu. Proszę, no, 60 na warsztacie, można powiedzieć. Jeszcze. Pchniemy ją. Dobra. No dawaj jeszcze raz. Dobra jest. Będzie. Jest w środku. No. Idziemy po graty. Ściągamy maskę na dzień dobry. Zobaczymy, co słychać w środku. No. Maska zdjęta. Klawiatura zdjęta. Teraz głowicę w ruch. Jeszcze kolektor pęknięty też zaraz odleci. Nie odleci. Nie odleci? Czemu nie odleci? Ma zostać. Aha, ma zostać, dobra. O, tu masz jeszcze podkładkę. No. I zaraz zobaczymy, jak to wygląda pod spodem. Słuchajcie, blok się okazał w pięknym stanie, nowy. Pająki łażą tutaj. Nie wiem, czy będzie go widać, czy się schował. Ale tutaj te cylindry tuleje są całkiem niezłe. Trochę ziemi. No ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, blok już po wstępnym czyszczeniu. Wygląda, łazi ładnie, nic tutaj się nie dzieje złego. Czyścimy głowicę, słuchajcie. Będziemy zakładali, skręcali, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tam muszę jeszcze trochę paprochów naleciało, także to zaraz wyciągnę. Obrócę wałem i jedziemy. Wamy. No, obrócimy, słuchajcie, wał. I jeszcze tamte tłoki poczyszczę. Tu muszę o to koło
idę tu jakąś śrubę złapać. O. Ale powiem wam, że wał ładnie chodzi, bo nie słychać tutaj żadnych, nie czuję żadnych luzów, niczego. Także będzie tu dobrze. O, dobra, to się już tutaj jeszcze poczyścimy to, ale stanę z tamtej strony, żeby tu do tych kanałów, co te laski popychaczy ważą, nie naleciało. No, resztę co zostało, to wyleci kominem. Ale tu już jest blok przygotowany. Szykujemy głowicę. Oła. Głowica szczelna, znaczy głowice, nie głowica, głowica szczelna. Sprawdzaliśmy, także wszystko jest ok. Zawory to samo, nic się tu nie dzieje. Także odwrócimy zaraz. Wkręcimy kolektor wydechowy, jeszcze tylko trzeba wyczyścić ją z dołu i będzie dobrze. O, tu będzie to. Tu trzeba się popisać trochę czyszczeniem. Dobra, biorę szczotę. No. No, słuchajcie, pompa założona. Tu widzicie już te duperelki, tutaj jest ten jeden dziubek założony. Rurka założona tutaj od tego. Głowica siedzi razem z kolektorem. Tu jeszcze musiałem jedną szpilkę dokupić, dokupiłem jedną szpilkę do głowicy, też dokupiłem i nakrętki, bo nie było. Także głowice już siedzą. Tu koledzy zakładali, ja w tym czasie byłem w sklepie, także akurat nie zdążyłem wam wszystkiego pokazać. No ale z tego co słyszę, to ten silnik ma dzisiaj gadać, słuchajcie, zobaczymy jak to będzie wyglądało. No, jak nie jak tak. No, jak nie jak tak. No, teraz regulacja zaworów, słuchajcie. Także już głowice siedzą, klawiatura właśnie przykręcona, teraz regulacja zaworów. No ale już w każdym razie wał się kręci z klawiaturą całą, zawory, wszystko już zaczyna łazić, regulacja i zaraz będzie dalej. No dzisiaj ma gadać, zobaczymy jak pogoda dopisze i wszystko będzie w porządku, to będzie gadał. No, głowica poskładana, wężyki tutaj pozakładane, wszystko, zawory wyregulowane, pompa zalana olejem, ropa podłączona, tutaj słuchajcie, tylko mi dał złą śrubę do baku i nie mogę tutaj teraz tego zrobić, także trochę poleci, ale spróbujemy go odpalić. Zobaczymy jak to będzie, a jutro dokupię tą śrubę co trzeba. O. Czterdziecha już przygotowana, zaraz tutaj podjeżdża, pasek założony, wiatrak, wszystko jest, olejem silnik zalany, pompa odpowietrzona,
powoli startujemy. O, tutaj słuchajcie, jeszcze troszeczkę za dużo oleju w pompie, ale to nic, ona sobie tutaj odejdzie. Wszystko jest jak trzeba, kolektor jest, nie zakładamy tłumika. Będziemy go tak odpalać jak jest i tyle, no. Także tak wygląda, słuchajcie, po kapitalnym remoncie. Nie no, żartuję. Ale oczyszczony, nie trzeba było dołu w ogóle ruszać. Kolega się sprawił tutaj fantastycznie, teraz tylko sprawa z odpalaniem i zobaczymy, jak to śmiga. No, to chłopaki siadają, a ja będę wam nagrywał, będziecie widzieli. Na razie podłączymy ciągnik, podczepimy ciągnik. No i zaraz wracam do relacji. No i moi mili, odpalanie. Zobaczymy, co to się... Będę, kurde, biegał za chłopakami. Jadą chłopaki w pole, ja po tym polu już ganiał nie będę, ale na pewno usłyszymy, jak odpali, chyba że pobiegnę za nimi. Może go przełamać. Zobaczymy, co to będzie.